Witam Cię w kursie GitHub dla inwestorów. W tym module zajmiemy się analizą problemów w projekcie, czyli sprawdzimy, do czego przeważnie wykorzystywana jest funkcja Need Help. Need Help jest to funkcja z zakresu właśnie labelowania issue, czyli z zakresu oznaczania konkretnego issue danym kolorem, aby właśnie umożliwić społeczności zwiększenie czytelności prowadzenia projektu, a w tym przypadku spróbowania nawet otrzymania jakiejś pomocy ze strony społeczności. Przeważnie funkcja ta wykorzystywana jest wtedy w projektach open source, kiedy zespół własnymi obecnie posiadanymi zasobami nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia pisanego w danym issue. To może być niezwykle istotne pod względem rozwoju tego projektu, ponieważ jeśli przez dłuższy okres czasu tego typu właśnie issue będą się utrzymywać w kodzie projektu, oznacza to, że w projekcie, a nawet w metodzie, w jakim ten projekt jest prowadzony, coś jest nie tak, ponieważ brakuje odpowiednich osób, aby tego typu problemy rozwiązać. Tutaj tą zakładkę, ten label Need Help przedstawię na podstawie organizacji Mumble odpowiedzialnej za projekt Green i tu przede wszystkim śledząc widok organizacji na GitHubie, konkretne repozytoria w zakresie takiej organizacji, możemy to zauważyć poprzez właśnie tak odpowiednio zaznaczone te issue wymagające pomocy. Obok tutaj wszystkich issue, które są w ten sposób oznaczane na repozytorium, te w nawiasach zatytułowane jako issues need help, to są właśnie te tematy, których na ten moment zespół własnymi zasobami nie jest w stanie rozwiązać. Widzimy, że tutaj na przykładzie tego projektu jest ich dosyć sporo. Tutaj warto również zwracać uwagę na dyskusje toczące się wokół danego zagadnienia, czy angażują się to osoby spoza zespołu projektowego, czyli spoza organizacji na GitHubie. Oczywiście w większości przypadków, tak jak tutaj widzimy, tego typu issue nie będą miały przyporządkowanej osoby odpowiedzialnej za rozwiązanie tego issue. Z tego względu, że tak jak wcześniej powiedziałem, przeważnie labeluje się te issue wtedy, kiedy po prostu w ramach własnych zasobów zespół nie jest w stanie tego rozwiązać. Także tutaj sugeruję również zwracać uwagę na tego typu rzeczy, śledzić to w projekcie, którym jesteśmy zainteresowani pod względem inwestycyjnym, aby właśnie dowiedzieć się, czy po prostu choćby członkowie społeczności, którzy również są zainteresowani tym projektem, w jakiś sposób chcą coś do niego wnieść i właśnie udzielając się w ramach tej zgłaszania potencjalnych możliwości rozwiązania danego issue, zabierają głos w tym kontekście. Także w tym odcinku to wszystko. Krótkie podsumowanie. Śledzimy od czasu do czasu właśnie label Help Wanted, aby dowiedzieć się, z czym dany zespół nie jest sobie w stanie sam poradzić, oraz jak wygląda zaangażowanie społeczności w rozwój tego typu projektów. Dziękuję i zapraszam do następnego odcinka.